specyficznej sytuacji, mianowicie po rozmowach bezpośrednich pana prezydenta z prezydentem Zełenskim. Ustalenia, które zapadły między obu prezydentami, były właśnie dyskutowane z przedstawicielami rządu, z ministrem obrony, ministrem spraw wewnętrznych, konsultacje również z przedstawicielami służb, szefem sztabu. Chodziło o analizę ogólną sytuacji, o działania, które należy podjąć, a także była omawiana również kwestia komunikacji, propozycji, które będą w najbliższym czasie przedstawiane również na forum sojuszniczym w kontaktach czy to naszych ministrów, ale również prezydenta z naszymi sojusznikami, co nastąpi, spodziewamy się teraz w przeciągu najbliższych dni, jeśli nie godzin. Panie ministrze, czy były omawiane kwestie pomocy militarnej dla Ukrainy? Była omawiana kwestia pomocy militarnej. W tej chwili nie mogę z panem podzielić się szczegółami na ten temat, ale obaj prezydenci uzgadniali również i te kwestie i one były również omawiane tutaj w czasie tego spotkania. Ale w gro, i to jest najważniejsze, były omawiane gro czasu, poświęciły kwestie współdziałania, koordynacji tych działań również z naszymi sojusznikami. W najbliższym czasie spodziewamy się istotnych rozmów, również na najwyższym szczeblu i to chcieliśmy omówić, dlatego że tutaj to, co jest najistotniejsze w obecnej sytuacji, to jest przede wszystkim koordynacja sojusznicza, koordynacja z partnerami z Unii Europejskiej, zdecydowana akcja międzynarodowa, pominąwszy nasze działania w takim wymiarze bilateralnym polsko-ukraińskim. Jakie działania pozamilitarne może Ukraina wskazać? Przede wszystkim kwestia wsparcia, również jeżeli będzie taka potrzeba pomocy humanitarnej, działania na forum międzynarodowym w zakresie koordynacji polityki energetycznej. No wszystko oczywiście w zależności od rozwoju sytuacji. W momencie, gdybyśmy mieli do czynienia rzeczywiście z konfliktem zbrojnym, z konfrontacją zbrojną, to te wszystkie parametry ulegają zmianie. Dzisiaj przede wszystkim pomoc wojskowa, pomoc humanitarna. Na tym etapie przede wszystkim bardzo również istotne są działania w wymiarze politycznym, budowanie jednolitego przekazu również ze strony państw zachodnich, takiego przekazu, który miałby wymiar odstraszający dla Rosji. Czy będzie spotkanie prezydenta z opozycją w tej sprawie, w tego konfliktu, który gdzieś tam narasta? Tak jak wcześniej było to zapowiedziane, jeżeli to może w zależności od rozwoju sytuacji decyzja w tej sprawie może być podjęta przez pana prezydenta i może być podjęta bardzo szybko. Na chwilę obecną nie ma takiej decyzji. A wracając do pomocy militarnej, mówiąc o tym, ma pan na myśli przerzucenie żołnierzy czy przerzucenie broni? No nie mówimy o wsparciu, o pomocy wojskowej, materialnej, ale mówię, żadnych decyzji w tej kwestii nie ma. Nie ma mowy na chwilę obecną o jakieś zwiększenia, o jakiejś obecności naszych wojsk na terenie Ukrainy. Ukraińcy zresztą o to nie proszą i takie jest zresztą stanowisko całego sojuszu. No, przypominam, że działamy w wymiarze sojuszniczym, staramy się wszelkie nasze działania uzgadniać z naszymi sojusznikami. Tak to się dzieje od samego początku konfliktu. No i zakładamy, że tak będzie przez cały czas do miejmy nadzieję, deeskalacji. A czy będą konsultacje ze stroną amerykańską w najbliższym czasie? Bo wiele takich rozmów na przestrzeni ostatniego miesiąca już się odbywało. Czy jest taka konieczność chociażby porozmowy w Genewie? Tak. No, tak jak pani zauważyła, rzeczywiście te konsultacje polsko-amerykańskie albo w takim formacie regionalnym, one są w ostatnim czasie intensywne i w najbliższym czasie będą przewidywane są tego rodzaju konsultacje. Czy wicepremier do spraw bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński brał udział w tym spotkaniu? No w tym spotkaniu nie brał udziału. A dlaczego nie? No dlatego, że pan prezydent spotkał się z ministrem obrony spraw wewnętrznych i szefami służb. Taki był format tego spotkania. Prezydent nie widział potrzeby spotkania z Jarosławem. Prezydent zaprosił tych, których zaprosił z różnych powodów. Bywały spotkania i zapewne będą w przyszłości, w takich, w których również pan wicepremier brał udział i będzie brał udział. W tym spotkaniu nie brał udziału. Nie brał premier również w tym spotkaniu udziału, bo taki był format spotkania. Kiedy kolejne spotkania odbywają? No, myślę, że teraz będą odbywały się bardzo często. Nie wskażę państwu datę, ale myślę, że no,
sytuacja wymaga i powoduje to, że te spotkania będą się odbywały być może parę razy w tygodniu. Panie ministrze, czy pan prezydent będzie rozmawiał ponownie i czy jest w stałym kontakcie z prezydentem Ukrainy? Czy ukraińska strona też tego oczekuje? No pan prezydent zakończył spotkanie z prezydentem Ukrainy w Wiśle i rzeczywiście jest na takim stałych łączach z prezydentem Zełenskim, więc w zależności od rozwoju sytuacji ta częstotliwość tych kontaktów może ulec zwiększeniu. Są w bezpośrednim kontakcie. Bardzo państwu dziękujemy. Ja również dziękuję.